Jest wiosna 1941 roku. Europa leży u stóp Hitlera. Wojna ze Związkiem Radzieckim jeszcze się nie zaczęła. Osamotnione Wyspy Brytyjskie bronią się przed atakami z powietrza. Broni się sojusznicza armia w Afryce Północnej. Są w niej Polacy. Przybyli tutaj z tysiąca dalekich dróg. Sformowali oni Brygadę Karpacką, która już wkrótce podejmie walkę przerwaną we wrześniu. Jerzy Iwanow, inżynier, syn Władimira. Oczywiście także Iwanowa, prawda? Matka Polka, więc jest pan Rosjaninem? Nie. W 35 uzyskałem obywatelstwo polskie. To jest w paszporcie. Wie pan, jest wojna. Z paszportami różnie bywa. Nie rozumiem. Pański paszport już dawno stracił ważność. Niech pan patrzy. Ważny do 16 lutego 41. A dziś jest który? Nasz poseł w Atenach nie chciał mi przedłużyć ważności. Nie chciał przedłużyć ważności. Dlaczego? Myślę, panie majorze, że chciał mnie zatrzymać w Grecji. Pracowałem w misji ewakuacyjnej. Proszę, tu jest zaświadczenie. A niech mi pan powie jedno, panie Iwanow. Koniec końców opuścił pan Grecję i to naszym polskim statkiem Warszawa. Jak pan to zrobił, skoro nie miał pan ważnego paszportu? Pomogli mi Anglicy. Jacy Anglicy? Konkretnie komandor Boldi, brytyjski 33 Advance Force. A dlaczego? Nie wiem. Myślę, że mnie lubił. Pomagałem mu, jak był w Salonikach. W jaki sposób? Znam kilka języków, również angielski. Po grecku mówię jak Grek. No więc tak. Ojciec Rosjanin. Obywatelstwo świeże i niepewne. Paszport nieprzedłużony. Jakieś niejasne kontakty z konsulatem. Ma pan chociaż jakieś zaświadczenie wojskowe? Nie mam. Za dużo tych niejasności. Jest wojna, panie Iwanow. Na razie zrobimy tak. Pozostanie pan w naszym obozie zapasowym i będzie czekał na decyzję. Na jaką decyzję? Przyjechałem tu, żeby walczyć. Zapasuje pan areszt namiotowy. Pańska menażka wygląda jak po kleju stolarskim. Niech to szlak trafi. Oni ruszają do Tobruku, a my co? Czyścimy buty paską kiwi, tłuczemy skorpiony. Gdybym to wiedział wcześniej. Brakuje panu cnoty cierpliwości. Ja, widzi pan, jestem lekarzem. Moja specjalność to miękka chirurgia. A jedyną operacją, jaką tu wykonałem, było wykopanie obozowej latryny. Iwanow! Iwanow i reszta! Zameldujcie się zaraz u kucharza! Chcecie rozładować samochód! To szybko! Iwanow! Zgłosisz się zaraz do dowódcy! Przylecieli po ciebie Anglicy. Wzywają cię do Aleksandrii. Skocz, koniak. Poproszę trochę wody. Wody? A prawda. Pan jest sportowcem. Mistrzostwo świata na zawodach pływackich w Antwerpii. Rok 38, zgadza się? Tak jest. Schudł pan od czasu, kiedy widzieliśmy się ostatni raz. Nie mam apetytu, panie komandorze. Jakieś kłopoty? Tak, mam trudności z przyjęciem do wojska. Pamiętam, że w Grecji też pan nie mógł się z nimi dogadać. Mam powikłany życiorys. Syn Polki, Rosjanina, wychowany za granicą w domu greckiego ojczyma. Od 2 lat staram się normalny przydział. To przykre,
Zwłaszcza dla chłopaka o takich warunkach. Pan bardzo chce walczyć? Polakowi nie zadaje się takich pytań. Jest już na linii? Prosi o minutę czasu na rozszyfrowanie tekstu. Podaj mu, żeby dzisiaj przyszedł na fonie. Ten człowiek występuje pod kryptonimem Charlie. Jest jednym z naszych najważniejszych ludzi po tamtej stronie. To znaczy gdzie? W rejonie Aten. Opuszczając Grecję, zostawiliśmy mu dużo materiałów, ale nie pozwalamy mu prowadzić szerszej akcji wywiadowczej ani sabotażowej. Ma zakaz nawiązywania kontaktów z greckim ruchem oporu. Każdy kontakt z czasem prowadzi do wsypy. A ten człowiek musi tam do końca pozostać nietknięty. Dlaczego? Żeby nasi ludzie, których będziemy stąd przerzucać do Grecji, mieli w nim oparcie. Komunikuję, że przychodzi z grafi na fonie. Halo, chłopcy. Podajcie mi wyniki ostatnich koni w Gipsum. Zatopiliśmy dzisiaj pancernik Bismarck. Wykryli go pańscy rodacy. Kontrtorpedowiec Piorun pierwszy otworzył ogień. No widzi pan, już jestem spóźniony. Wojna toczy się wszędzie. I człowiekowi powinno być wszystko jedno, w jakim punkcie może się do niej włączyć. Nie chodzi o punkt, chodzi o mundur. Ludzie bez mundurów mogą czasem więcej niż ludzie w mundurach. Nawet polskich. Widzi pan, będę z panem szczery. Nasz wywiad szuka teraz ludzi, z których mógłby utworzyć siatkę w Grecji. Ci ludzie powinni być silni, zdrowi, wysportowani i inteligentni, a przede wszystkim powinni znakomicie mówić po grecku. Mamy już kilku takich. Na razie szkolą się w naszym ośrodku wywiadowczym. Jiu-jitsu, boks, strzelanie, radiotelegrafia i takie różne rzeczy. Minerka. Za kilka miesięcy przerzucimy ich do Grecji. Ja też będę z panem szczerym. Pan, panie komendorze, nie musiał nikomu udowadniać, że jest pan Anglikiem. Natomiast ja musiałem się dużo namęczyć, żeby zdobyć obywatelstwo polskie. Jeżeli już nie mogę teraz walczyć w swoim własnym kraju, to wolę być ostatnim strzelcem w Brygadzie Karpackiej niż pierwszym agentem waszej niedoścignionej Intelligence Service. Pan woli, ale pan nie jest. I boję się, że jeszcze nie prędko pan będzie. Jak mam to rozumieć? Po prostu patrzę trzeźwo. I widzę, że będzie pan potrzebniejszy w Grecji niż tutaj. Dowódca okrętu podwodnego Thunderbolt donosi, że przed chwilą numer jeden opuścił pokład na wysokości Maratonu. 7 innych wysadzono wcześniej zgodnie z planem. Jeżeli się nie odezwą w ciągu tygodnia, odesłać ich akta do archiwum i przygotować do wyjazdu następną grupę.
kwietniu 1941 roku doborowe dywizje niemieckie hitlerowskiego Wehrmachtu, wspomagając żołnierzy Mussoliniego, wyparły sprzymierzone siły grecko-brytyjskie kolejno z Macedonii, Tesalii, Attyki i Peloponezu, a wreszcie i z wyspy Krety. Grecja, chluba historii i kultury świata, podzieliła los wielu krajów Europy. Ateny odcięto od dostaw żywności. Tylko w pierwszym półroczu okupacji w stolicy zmarło z głodu około 40 tysięcy mieszkańców. Strach i terror opanowały kraj. 13 października 1941 roku Jerzy Iwanow znalazł się na ulicach Aten. Nie wie pani, gdzie jest pan Fortis? O co chodzi? Chciałem się widzieć z jego żoną. Pan Fortis nie ma żony. Jak to nie ma? Pani Marianna z Polski. A, pan myśli o bracie pana doktora Dimitriosie. Tak, oczywiście. Już tu nie mieszka. A gdzie? Nie wiem. Niech się pan dowie na ulicy Benaki. Pan do kogo? Dzień dobry, pani Marianno. Pan Irek! Pan Irek! O Boże! Więc ja mam panu pomóc. Jeżeli tylko pani zechce. Nie mam tu nikogo oprócz pani. Do Saloniki jechać nie mogę. A pańska matka, ona tak bardzo czeka i pańscy bracia. Nie mogę nawet listu. Przynajmniej nie teraz. Po prostu jestem teraz... Nikolas Cenoglu z Krety. Boi się pani? Boję się. Oczywiście, że się boję, ale... Pan wie. Jeszcze Polska nie zginęła. Kto to jest? To moja kuzynka Eli, sierota. Możemy jej całkowicie zaufać. Drzwi frontowe są zabite na amen, a nikt nie wie, że można wyjść tędy. Będzie pan tu mógł spokojnie spać. A gdzie pana rzeczy? Schowałem po drodze. Tylko jest jeden kłopot. Nadajnik trzeba podłączyć do sieci. Podłączymy po warszawsku, pan wie. Sama to zrobię. Panie Irku, mój pierwszy mąż był dżokejem i znał się tylko na konie. Ten jest rzeźnikiem i zna się tylko na baranach. Sama muszę. Tylko, że takich miejsc trzeba więcej. A oto już niech się martwią moje fortisy. Jednemu teraz brak baranów, drugiemu pacjentów. Przynajmniej będą mieli zajęcie. Widzi pan? Grek to jest taki człowiek, co najpierw myśli, a potem dopiero robi. Ja jeszcze nie skończyłem myśleć. Dimitrios, nie rób mi wstydu. Myśl szybciej. Idźcie do Fortisa i do pana Savopoulosa. Savopoulos zna tutaj dużo ludzi. Ma biuro turystyczne. Jeżeli on się zgodzi, to będzie pan miał więcej materiału, niż zdąży pan nadać. Aha, i nie wracajcie po godzinie policyjnej. A jak pan sobie to wyobraża?
Kontakty na wszystkie strony, dużo informacji. I paru zręcznych chłopców, którzy lubią bawić się w fajerwerki. Nie, nie, widzi pan, Grek jest to człowiek odważny, ale nie lubi huku. Uwaga, Niemcy. Ja, aber ich habe immer noch nicht keine Ahnung, wann ist denn, von aus welchem Jahrhundert stammt denn dieses Lied? Pan mieszka u któregoś z nich? Tak, u pana Dimitriosa. O, to całkiem źle. Dlaczego źle? Moja żona jest... No właśnie, pana żona jest Polką i on jest Polakiem. To może być podejrzane, tak? Najlepiej, jakby pan zamieszkał u nas. Nie, nie, to też źle. Pan ma starą gosposię, pan mieszka w centrum miasta, pan ma pacjentów. Zupełnie niedobrze. Może apostolidas. Co to za jeden? Pracownik brata, także rzeźnik. Pracuje u mnie już przeszło 12 lat. 12 to 12. Patriota? Patriota. Ciekawe, ile weźmie. Przywiozłem trochę pieniędzy. To dobrze, patrioci też muszą jeść. A najedzony patriota odważniejszy od głodnego. Uwaga. Przywożę panu wyniki ostatnich gonitw w Ipsum. Co? Pan jest? Tak. Proszę, niech pan będzie ostrożny. Tu bardzo łatwo wpaść. Jestem ostrożny. Jak się panu powodzi? Dziękuję, Charlie. Znalazłem znajomą z Warszawy. Nawiązał pan kontakty? Tak. Kilka organizacji studenckich, Związek Byłych Oficerów Marynarki Królewskiej, no jakieś kontakty w policji jeszcze. Obawiam się, że ma pan skłonność do brawury. To się okaże. Dziś w tym kraju ostrzegłem pana. W porządku, Charlie. Czuję się ostrzeżony. Tak. Z Aleksandrem już pan rozmawiał? Jutro przewożę nadajnik. Musicie być bardzo ostrożni. Niemcy mają dużo wozów goniometrycznych. Niech pan często zmienia swoje punkty nadawcze. Mam więcej melin niż oni tych samochodów. A materiały? Nie nadążę szyfrować. Dam panu szyfrantkę. Gdzie ma się stawić? Benaki 40. Będzie jutro o 16. Gdyby pan chciał jeszcze czegoś ode mnie, proszę przekazać to przez nią. Będę potrzebował dużo różnych zabawek. Pan rozumie? Dużo? Bardzo dużo. Niech pan pamięta, co mówiłem o brawurze. Za często się pan uśmiecha. Gabriela Koronis. Pani studiuje chemię, prawda? Tak. W zeszłym roku szukała pani kontaktów z partyzantką. Skończyła pani kurs krótkofalowców. Panowie dużo o mnie wiedzą. Grek to jest taki człowiek, który lubi być zdrowy. A kto chce być długo zdrowy, ten musi być ostrożny. Savopoulos. Doktor Fortis. Marianna. A ja Fortis drugi. Gorszy. To się jeszcze okaże. To widać, on kroje ludzi, a ja barany. Pani Irku, Gabriela Koronis. Nasza szefowa. Odezwał się numer jeden. Podaje stanowiska artylerii przeciwlotniczej wokół Aten. Przekazać dowództwu wojsk lotniczych.
Podaję trasy niemieckiego konwoju. Przypomnij mu o zmianie miejsca nadawania. Odbudowane zbiorniki ropy i benzyny. Namierzają nas. 3 samochody, prawie pod domem. Cholera. Marianna, Jeli, wychodźcie spokojnie. Gabriela, nadaj kodem międzynarodowym, 20 minut przerwy. Międzynarodowym? To odczyta każdy. No właśnie, odczytają to i będą czekać 20 minut, a my w tym czasie pójdziemy na lody. A radiostacja? Zabierzemy za parę dni. W najgorszym wypadku weźmiemy drugą od Charlie'ego. No co ty robisz? Pośpiesz się. Dzień dobry. Mam w Pireusie transporcik oliwy. Nie chcieliby się panowie przewieźć tego... Nie wolno, uciekaj, uciekaj. Nie. Dobrze, zapłacę. Zjeżdżaj stąd. Ciebie to trzeba zamknąć w domu wariatów. Wrócę późno, niech pan zostawi kolację w moim pokoju. Może być ryba? Może. No to będzie fasola. O, panie Apostolidas. Widzę, że pan jest nie tylko dobrym rzeźnikiem, ale i dobrym gospodarzem. Z przyjemnością płacę panu za pierwszy miesiąc. A to premia specjalna. Za co? Za to, że pan nie chrapie. To może pan jeszcze dołoży. A to za co? Za to, że nic nie mówię na pańskie chrapanie. Trudno, płacę. Jorgos! Pandos! Schudłeś trochę, stary. Ale oczka masz takie same łajdackie jak zawsze. Jak mnie tutaj znalazłeś? Zwyczajnie. Zdawało mi się, że cię widziałem. Zacząłem się tu kręcić, no i wiesz. Siedzisz w Atenach? Oczywiście. W salonikach jest teraz taka brędza, że nawet myszy zdychają. Widziałeś moją matkę? A ty nie? Ja widzisz chwilowo... Chwilowo co? Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym! Najświeższe wiadomości! Nic, jeszcze u niej nie byłem. Czekaj, czekaj. A ten statek do Afryki, na który cię wsadzałem, jak wróciłeś? To długa historia. Za długa jak na pierwsze spotkanie. Gdzie mieszkasz? Evrida Mandos 20. Tuż koło fabryki Forda. Wpadnę tam, pogadamy o szkolnych czasach. Wymyślimy coś dla ciebie. Może coś naprawdę ciekawego. Na razie muszę lecieć. Cześć. Musisz. Pamiętaj jednego koledze. Będę pamiętał. Cześć.
więc nic nie pamiętasz. Znam, on nic nie powie. Nie możecie dziś nocować w domu. Nie, on nas nie wyda. To nie jest taki człowiek. Jest pan pewien? Jestem. Ale... Ale co? Kto jeszcze wiedział, gdzie pan mieszka? Nikt. Tylko wy troje i Gabriela. No więc ktoś tam pana widział i śledził. Bzdura. 10 lat chodziłem z nim do szkoły w Salonikach. To mój przyjaciel. Nie, to niemożliwe. Nie. Różnie to bywa. Wojna. Wie pan, niektórzy myślą, że przegramy. Niemcy już dotarli pod samą Moskwę, a w Afryce też nie bardzo. Eli, daj mi papier i kopertę. Co pan chce zrobić? Muszę mieć pewność. Wyznaczę mu spotkanie. Eli, myślę, że za chwilę wrócę po ciebie i pójdziemy sobie na daleki spacer. Gdyby wyszło inaczej, powiedz Gabrieli, żeby zawiadomił Aleksandrię. Poczekaj tutaj. Andas. Jurko. Rączki do góry, Iwanow, no. Przecież nie jesteś ani świńskim Polakiem, ani brudnym Grekiem. No więc? Przełóż się przez ten stoleczek. Musisz zawrzeć znajomość z tym drobiazgiem. To nam chyba ułatwi rozmowę. No, odwagi, Iwanow. Jazda! Śmiały, jestem też Polak. Też? No. A skąd pan wie, że jestem? No krzyczał pan na korytarzu. Ja? No. Chyba się panu zdawało. Zdawało? Chyba nie. A może? Nazywam się Beliński. Na czym pan wpadł? Na kawie. A ja na Oliwie. Wie pan, wczoraj wracałem po południu. Ale niech pan odpocznie, to pogadamy potem, co? Pozwoli pan, pomogę panu. Już odpocząłem.
Zdaje, że nie jestem dzisiaj rozmowny, panie. Jak to pan? Byli! Czego się pan śmieje, panie Beliński? Beliński! Oliwa. Oliwa. Nie wolno handlować z byle kim. Odszukaj mnie, jak wyjdziesz. Hans Marbola. Zapamiętasz? Zapamiętam. Razem wpadniemy na jakiś pomysł? Ja już wpadłem. Halt! Halt! Umęcz tu! Jak to zrobiłeś? Zdjąłem. Nauczyłem się w Egipcie. Gdzie radiostacja? Miejscu. Musimy zaraz połączyć się z Aleksandrią. Zaraz? Spokojnie, niech pan pomyśli. Niemcy wiedzą, jak pan wygląda. Szukają pana po całej Grecji. Mają szpicla, który wciągnął pana w pułapkę. Jeszcze ten pański gospodarz. Apostolidas. Właśnie, pan myśli, że on będzie ciągle milczał? W tej sytuacji powinien pan... Co w tej sytuacji? Ty też tak myślisz? Ja nie wiem. Zniszczyłaś kody? Nie. W porządku. Poczekamy, aż się ściemni. Więc gdzie ukryliście tę radiostację? W porządku. Kapitan jest. Badaci. Kapitan Marynarki Wojennej Jego Królestwie Mości. Mastopoulos. Starszy mechanik. Również z Marynarki Wojennej.
Teraz obaj wozimy rybę. Czy macie panowie broń? Broń? Doktorze, niech pan się postara na jutro o pistolet. Dobrze. Co pan zamierza? Nic specjalnego. Po prostu musimy być na wszystko przygotowani. Gdzie radiostacja? Tam. Myślę, że... Słucham? Nie, nic. Poczekaj. Czy to konieczne? Konieczne. Rozumiem. Panowie będą ubezpieczać kuter. Może pan nadawać spokojnie. Wystarczy, że my dwaj będziemy umierać ze strachu. Przygotuj kody. Jest spalony. Nadaj mu, żeby się przygotował do powrotu. Szczegóły uzgodnimy później. Ma 5 minut na rozszyfrowanie rozkazu i na odpowiedź. Oni też uważają, że powinieneś wracać. Jak to wracać? A obietnice Anglików? Jak będę musiał wracać, to na pewno nie do nich. Skończył? Skończył. No i co? Wszystko w porządku. Odwołali go? Odwołali. No i co? I nic, zostaje. Hardy, swój chłop. Ja bym tam wolał, żeby on to robił na innym kutrze. Na razie muszę go zostawić. Nie mam innej kryjówki. To niech się pan postara. Wolałbym dożyć do końca tej zesranej wojny. Pomogę ci. Jerzy. Słucham. Jak długo to jeszcze potrwa? Nie rozumiesz? Jest takie miejsce na ziemi. Przecież prawie nie znasz tego kraju. Gdybyś znała moją matkę, zrozumiałabyś wszystko. Już idziesz? Ale jutro będę wcześniej. Co im pan powiedział? Wie pani, jak to się robi obcęgami. Co im pan powiedział? Ja powiedziałem, że go nie znam. Że wziąłem tylko dla pieniędzy. Żeby nie umrzeć z głodu. I uwierzyli. I to wystarczyło? Niczego pan im nie podpisywał? Co im pan podpisał? Papierek. Jaki? Że będę go szukał. Mówili, że jak znajdę, to z głodu nie zdechnę. Przyrzekli mi dużo pieniędzy. Chce pan go sprzedać? Nie. Ale nie mam z czego żyć. Nie będzie pan głodował, dopóki my sami nie pomrzemy z głodu. W tej sytuacji musiałem rozwiązać siatkę. I co dalej? Chwilowo nic. Łączność została zamrożona, wszystkie punkty zlikwidowane, a pan musi zniknąć. Zniknąć? Wykluczone. Trzeba. Kuter przewiezie pana w bezpieczne miejsce. Tam będzie pan czekał na znak. Jeżeli Apostolidas nie zacznie sypać, odmrozimy wszystko z powrotem. Kuter. Mam lepsze miejsce. Naprawdę. Nie ma innego wyjścia. Chyba, że
każe go pan... Nie, tego nigdy nie zrobię. Mówiłem, pan się za często uśmiecha. Bracie numer jeden, proszę ze mną, jest ktoś do brata. Z Aten? Odrobinę cierpliwości, jesteśmy w świętym miejscu. Musieliśmy mieć pewność, że zgubili twój ślad, ale to już za nami. Zrozum, Gabriela, mnie już diabli biorą. Tylko ci milczący mniejsi, tylko ten cholerny Anglik ze swoimi komunikatami. Niemcy pod Leningradem, Niemcy w Afryce, Niemcy... Przecież już wracasz. Masz wiadomości z Salonik? Co z matką? Nie wiem. Znasz to ziele? Uśmierza ból. Drugie piętro. Nazwisko Stratos. Dawny tajniak z obyczajówki. Czy to jeszcze długo? Już jest na fali. Jestem gotowy, komandorze. Cieszymy się, że pan wraca do pracy. Mamy kłopoty. Jeżeli możecie, zacznijcie fajerwerki. Dziś urodziny Hitlera. To się dobrze składa. Dlaczego chce pan to zrobić sam? Dlatego, że najlepiej pływam. Zaczekamy na pana. Wykluczone. Tu może być gorąco. Prezencik.
Uciekajcie. Doktorze, proszę zwołać odprawę kierowników wszystkich grup, które z nami współpracują. Miejsce jak zwykle. Będę próbował. Może zdążę. Grecja jest dla Romla najważniejszym przyczółkiem transportowym. Tu montuje się silniki samolotów. Przecież stąd płynie do Afryki paliwo i amunicja. Musimy więc zrobić wszystko, żeby ten przyczółek sparaliżować. Myślę, że tylko w ten sposób pomożemy Anglikom w Afryce. Ci ludzie są z Aten i okolicy. Studenci, robotnicy, kolejarze, wojskowi. Z każdej grupy po dwóch. Wkrótce każdy z was otrzyma środki bojowe, które pozwolą mu wykonać odpowiednie zadania. Ja osobiście będę potrzebował szczegółowej dyslokacji jednostek morskich, zwłaszcza łodzi podwodnych. Kto jest z kombinatu Melzinotti? Ja.
U was montuje się silniki samolotowe, które potem płyną na Kretę. Tak jest. Co trzeci silnik musi od was wychodzić z małą fasolką w karterze. Co to jest? Środek powodujący dekompozycję oleju. Kto będzie dostarczał? Ja. Dobrze. A tym będziecie częstować wszystkie lokomotywy, które prowadzą transporty wojskowe. A jak to działa? Na niektórych parowozach jeżdżą Grecy, nie chcielibyśmy... To nie wybucha, niszczy kotły. Spróbujemy. Nie ma co próbować, to już inni zrobili, trzeba działać. Spróbujemy. A teraz parki maszynowe i składy amunicji. Gratulujemy. Kolejna sprawa. Nasza radiostacja w Salonikach milczy. Wyślijcie tam kogoś, niech sprawdzi. Kontakt w hotelu Mediterrane. Barmanka Calliope. Sprawa pilna, życzymy powodzenia. Kogo tam poślemy? Czy trafiliście na ślad Pandosa? Nie. A co z Apostolidasem? Łazi, ale jeszcze nic nie wywąchał. Więc kto pojedzie do Salonik? Nie, proszę cię, nie. Ja pojadę i sama wszystko załatwię. Bądź rozsądny. Nie rozumiem. Czy to znaczy, że on chce sam jechać do Salonik? Kapisterimeno treno, apotinazina sin Thessaloniki, venis ni protigrami. Der verspätete Zug aus Athen in Richtung Saloniki fährt auf Bahnsteig 1 ein. Stazione di Salonico, stazione di Salonico. Treno proveniente da Atene in ritardo e in arrivo sul primo binario. Projdę w tłumę do stacji Piotes, potita protia na posto treno e Nowa Europa, ostatnie wiadomości. Nowa Europa, ostatnie zacięte walki w rejonie Tobruku!
ranem Anglicy zbombardowali lotnisko pod Salonikami. A pan tam przecież jeździł. Dobra, dobra. Kto patroluje brzeg? Karabinierzy. To jest strefa włoska. Na każdej barce 3 tony amunicji i 3 Niemców. Płyną na Kretę, stamtąd do Afryki. A co, wypadałoby ich zatrzymać? Chyba Anglicy nam to wybaczą. Es caso por tira la pina ni glencedes qui barques caso por tira la pina ni glencedes yalo 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 tigename tigename solo ya sé solo ya sé nalégame nalégame yalo na paz yalo nartis talo yamu natimitis Γιαλόν να πας, γιαλόν να έρθεις, τα λόγια μου να τιμητείς. Zdaje się, że nas zauważyli. Śpiewamy. Μες στον αφρό, μες στον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται. Παρακαλώ σας κύματα, μη μου την εξυπνάτε. Μες στον αφρό, μες στον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται. Uwaga. Co tu robicie? Co to za wrzaski? Panie, my Grecy lubimy śpiewać. Co, już nie wolno? Jazda stąd! A woda? Wieziemy słodką wodę. Dla kogo? Dla Szypra Kondopulosa. Ty, Grek! Znasz takiego? Nie znam! Dokumenty! Czego stoisz? Pomagaj. Drugo. Bierzcie. Co jest w tych beczkach? Nie twoja sprawa. Ląd jest? Jest. Nie widzą nas? Chyba nie. Lina do blokowania steru jest? Jest, jest. Przeskakuj. Odbijamy. Thank you.
złapaliśmy go, jak uciekał. Chciałbym z panem pomówić. Bez świadków. Odejście. Pan nie jest żadnym Anglikiem. Pan jest Iwanow. Pańska podobizna jest rozlepiona w całej Grecji. Jak pan widzi, bardzo podnieśli cenę na pana. A jeszcze po tych dzisiejszych fajerwerkach. Panie Iwanow, proszę mi powiedzieć, dlaczego pan to wszystko robi? A odda mi pan pistolet? Ma pan szczęście, że pan na mnie trafił. Dobrze radzę, panie Iwanow. Proszę znaleźć sobie jakieś zaciszne miejsce i nie wystawiać nosa aż do końca wojny. Pana tu naprawdę wszyscy za dobrze znają. Pan oczywiście do Aten. Widzi pan, panie sierżancie, jeden mój znajomy Grek mówi, że kto mniej wie, ten lepiej śpi. A ja panu życzę wiele spokojnych nocy. Dziękuję. Ja panu tego życzę. Dlatego niech pan się lepiej nie pokazuje w Nowym Faleronie. Zakłady braci Malcinotti? I proszę, niech pan więcej nie wchodzi z pistoletem do wody. Skąd to masz? Kto to wam dostarczał? To on, tak? No, poznajesz go. Aprite il cancello! No co, nie znasz go? Nigdy go nie widziałeś, co? Nie. A teraz też go nie poznajesz? Pracujesz w kombinacie Malcinotti? Tak. Byłeś dziś na nocnej zmianie? Byłem. Jazda! Przecież szukałeś jeszcze Iwanowa, no to go masz! Greka byś nie wydał, ale on jest obcy, co? No tak gadałeś, po coś tu przyszedł? Niech mnie pan puści! Chodź, dziecko jesteś! Ja już nigdy więcej. Przysięgam. Chodź. Nie denerwuj się. Zaraz wracam. Muszę zawiadomić Aleksandrę. O nim? Nie, o wsypie w kombinacie. Wczoraj nie wysłali silników statkiem. Zamontowali wprost do samolotów i trzy spadły do morza. Gabriela, kto miał kontakt z naszymi grupami, musi zaraz opuścić miasto. A ty spakuj się i uciekaj. Tu jesteśmy spaleni. Kontakt przez Mariannę. A tamten niech znika za ten. Będzie milczał.
idź na brzeg i pilnuj. Gdybyś zobaczył Niemców, strzelaj. Pan myślisz, że... Ja już nie myślę, robię to, co muszę. Idź. Zdaje mi się, że człowiek nie może więcej niż... Może, idź. On nie jest w najlepszej formie. Trudno mu się dziwić. A ty? Ja nigdy nie byłem w najlepszej. Szyfruj. Mamy trudności. Siatka w Nowym Faleronie spalona. Liczne aresztowania w innych ogniwach, zasięg trudny do ustalenia. Kompletny brak funduszy. Nie mamy za co prowadzić dalszej akcji. Kiedy przyślą pieniądze? Pieniądze już poszły. Zabrała je specjalna kurierka zaopatrzona w papiery na nazwisko Ketil Logoteti. Ketil Logoteti. Lada dzień stawi się na jednym z podanych punktów. Przekazujemy wyrazy uznania za akcję w Nowym Faleronie. Według naszych obliczeń obiera ona około 600 samolotów. Dowództwo wystąpiło z wnioskiem o przyznanie najwyższego odznaczenia bojowego agentowi numer 1. Prosimy równocześnie o maksymalne natężenie akcji sabotażowej. Wymaga tego interes naszego frontu. No dobrze, ale czym? Szyfruj. Od miesiąca nie mamy kontaktu z Charlie'm. Brak nam materiałów wybuchowych. Jeśli przyjdą pieniądze, spróbujemy coś kupić od Włochów. W tej chwili nie mamy za co. Nasza sytuacja jest również bardzo poważna. Rommel rozbił nasz korpus pancerny w Cyrenajce. Ósma armia jest rozpolowiona. Cofamy się na całym froncie. Liczy się każda cysterna, którą da się wysadzić w powietrze. Każdy samolot, każda zniszczona jednostka wroga. Oczekujemy na odpowiedź we wtorek o zwykłej porze. Mam w zapasie trochę dynamitu. Jak pan chce, to mogę go jutro przynieść. A Stratos niech znajdzie ten Logoteti. Listy gończe wiszą już wszędzie. Nawet w małych portach, miasteczkach, wsiach. Znają pana w całej Grecji. Nie wystarczy zmienić tylko mundur. Musiałby pan zmienić twarz. Skąd to wzięliście? Wypożyczony z pralni. Mamy tam swoich ludzi. Ta akcja to szaleństwo. Która godzina? 6:50. Zgadza się. Papadaki i Mastopoulos będą zaraz na miejscu. Będą. No i co z tego? Niech pan pomyśli. Pod lotniskiem znajdują się ogromne baki wypełnione benzyną i ropą. Niech pan sobie wyobrazi promień wybuchu. Koperta. W porządku. Nie jestem pewny. Co? To już nie jest ryzyko. Pan idzie na pewną śmierć. Niech pan pomyśli, doktorze. Ilu ludzi idzie na pewną śmierć? We Francji, Holandii, tu w Grecji i u nas w Polsce. Tak trzeba, jeżeli to kiedykolwiek ma się skończyć. Ale ja wrócę, doktorze. Poproszę o szkic. Las contras pasadas, lanzan,
te pacjenci. Numer jeden, jesteś zdekonspirowany. Dalsza twoja działalność jest niemożliwa. Zostajesz odwołany. Czekaj na naszą łódź podwodną. Zabierze cię z tego samego miejsca, w którym lądowałeś. Ale dopóki sytuacja na naszym froncie nie zmieni się, nie jestem w stanie podać ci dokładnego terminu. Jeżeli nie możesz czekać, zużyj przekazane ci fundusze na samodzielną przeprawę do Turcji. Wszelką działalność dywersyjną polecam ci natychmiast zamrozić. Do Turcji. A stamtąd do Polski. Do Polski? W jaki sposób? Za pieniądze. Jakie? Od Keci Logoteci. Ale przecież te pieniądze nigdy nie przyszły. A Stratos? Nie znalazł jej? Niemcy namierzyli nas. Dopiero był jeden, a już są trzy. To jeszcze nic strasznego. Na razie tylko wiedzą, że pan gdzieś stąd nadaje we wtorki. Za tydzień znowu będą czekać, aż się pan odezwie. Nie odezwę się. Wszystkie adresy spalone. Jedni wpadli, a inni się boją. Ja też się boję. Mam dobrą żonę i bardzo ją kocham. Ale wezmę pana do siebie. Proszę zapamiętać. Ulica Kiuczes 5A. A radiostacja? Sam ją przeniosę. Pana tu wszyscy za dobrze znają. Powiedziałam naszym sąsiadom, że przyjechał nasz kuzyn z wyspy Andros. On się nazywa Andreas Papadaki. Zapamięta pan? Oczywiście. Andreas z wyspy Andros. To mi się nawet podoba. A o pieniądzach od tej Camketi proszę... Proszę nie myśleć. No, niech pan je. Znalazłem ją. Thank you.
Proszę otworzyć pani Logotetti, ważna sprawa. O co chodzi? Numer jeden. Dlaczego pani nie przyszła na żaden z wyznaczonych punktów? Dlaczego? Za dużo nerwów. Za dużo papierosów. Może trochę za dużo alkoholu. Przecież pani wiedziała, jak bardzo zależy mi na tych pieniądzach. Niech mi pan powie, gdzie i kiedy mam je panu przekazać. Jak to? Pani ich nie ma przy sobie? Niech pan nie będzie dzieckiem. Kto trzyma 5 milionów w pokoju, który nawet nie ma łańcucha przy drzwiach? 5 milionów. Kiedy może pani je mieć jak najszybciej? Jutro. Tutaj? Jeżeli się tak umówimy. Ale proszę, żeby pan był na pewno. Będę. Komandor Balbin mówił mi, że macie trudności. Bardzo pana chwalił. Kiedyś powiedział, że pan jest więcej wart niż dywizja piechoty wzmocniona artylerią i czołgami. Niech pan będzie pojutrze o 3:00. No, załatwione. Za parę dni będzie pan w Turcji. Savopoulos ma szypera, który za 3 miliony przewiezie pana do Smyrny. 1 milion od razu. 2 miliony na miejscu. Drogo, myślałem, że zostawię wam więcej. To nieważne. Pan musi natychmiast wyjechać. Dziś forsa, jutro wyjazd. W porządku? Tak. No, dochodzi 3:00. A panowie tu do kogo? My do tej pani. O, ta pani dawno już tu nie mieszka. Jak to dawno? Od rana, wyprowadziła się. Stratos już ją ma! Zdążyłem. Znowu chciałaś zwiać, co? Ciekawe, kiedy ci to przyszło do głowy jeszcze. W Egipcie czy dopiero tu? W Atenach. Kup sobie gazetę, a potem popatrz na mapę. Może przyjdzie ci do głowy to samo. Niemcy są już na Kaukazie, a w Afryce też leją Anglików. Za pół roku będzie po wszystkim. Ale ten twój bohater nie doczeka już tego, nie rozumiesz? Dają za niego 20 milionów. Czy myślisz, że w całych Atenach nie znajdzie się ani jeden facet, który nie wyciągnie po to ręki? A jeżeli ktoś sypnie twojego bohatera jeszcze gdzieś w nocy? Kto jutro przeliczy śliczne, nowiutkie papierki? Pomysłów ci nie brakuje. Zaczekaj. Ty bierzesz pół. Ja biorę pół. A potem oboje zapominamy, żeśmy się kiedykolwiek spotkali. Twój pomysł jest niezły. Ale ja mam lepszy. A
gdybym nie miała tych pieniędzy? Ile tu jest? 5. Może przeliczymy? 4200-800 już poszło. Poszukać? Szukaj! To już jutro nie będzie pana z nami. Pomyślnych wiatrów. To kuter z motorkiem. Proszę odwiedzić mnie po wojnie. Odwiedzę na pewno. Nie potrwa długo. Nie. Weź ten list. Do Salonik? Tak, do matki. Przekażesz jutro? Tak. Pokryj dobrze nadajnik. Może jeszcze się nam przydać. Poczekamy na ciebie. Odprowadzę cię. Tylko do bramy. Thank you.
Więzień Iwanow. Władze udzieliły metropolicie Namaskinosowi zgody na widzenie się z wami. Będzie się rozmawiać? Tak. Macie 3 minuty. Panie Irku, tak pana nazywają przyjaciele, prawda? Udało nam się odroczyć egzekucję pani Marianny, pana Savopoulosa i doktora Fortisa. Natomiast co do reszty, widzi pan, to będzie zależało od jednej rzeczy. Od jakiej, ojcze? Generał Dresen zgodził się wymienić pana na jednego z niemieckich generałów wziętych do niewoli w Afryce. Chwileczkę, ojcze. Co to znaczy mnie? A co z tamtymi? Jeżeli ta wymiana dojdzie do skutku, może uda nam się doprowadzić do rewizji całego procesu. Ojcze, ja się stąd nie ruszę, dopóki nie będę miał pewności, że oni wyjdą razem ze mną. To jest jedyna szansa. Nie tylko dla pana, także dla nich. Czy Anglicy już o tym wiedzą? Pańska radiostacja ocalała. Dziś wieczór przekażę te warunki do Aleksandrii. Sprawę przekazujemy do Londynu. Sprawę przekazujemy do Londynu. Iwanow, Mastopoulos, Fortis, Papadaki. Proszę się pośpieszyć. Grzeszyłem jak każdy człowiek, ojcze, ale zawsze spełniałem to, co było moim obowiązkiem. Wiem, synu. Bóg przebaczy ci twoje grzechy. Poproszę ojca o chwilę rozmowy. Nie mogę odbywać spowiedzi przy świadkach. Ojcze, tam nas nie zobaczył. Synu, co ci to da? Nauczyli mnie tego w Egipcie. Niech się ojciec. Tylko zostało tak mało czasu. Dam sobie radę. Synu, zrozum. Otwórz swoje serce przed Bogiem. Jestem gotów, ojcze. Ja jeszcze ciągle mam nadzieję. Dowództwo wojsk niemieckich stacjonujących w Grecji odrzuciło waszą prośbę o ułaskawienie. Polecono mi dopilnować, aby wyrok został wykonany dziś rano. Przygotujcie się. Za godzinę opuszczamy więzienie. Rozwiązać buty. Pamiętajcie, ja wybieram moment. Wsiadać!
mocno cię zawiązał. Tak, tak. Szybciej, szybciej. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Uważaj, krew. Thank you.